mamy pięknym dniu. Dzisiaj zaczynam dzień od malowania. Jestem u mamy, maluję pokój. Wczoraj pomalowałem sufit. Jest pomalowany sufit. Dzisiaj jest pomalowana jedna ściana, była pomarańczowa, będzie jasna. Chciałem położyć gładź, ale mama się nie zgodziłaś. Nie. Bo za duże roboty, więc tylko jest malowanie na taki waniliowy kolor. Mniej więcej to mi zajęło godzinę, sufit też godzinę. Trzeba będzie tylko jakiś wykończyć małym pędzleczkiem. A robotnik Marcin. Nie, malarz, tak? Malarz. No. Marcel, rozgrzewka. Żeby się tego nie przegrzał. Ależ tutaj dzisiaj dużo dzieciaków. Ojej, jakie mam brudne obiekty. Dlaczego tak się stało? Jakaś maść tutaj jest. Zaraz idę się spotkać z mamą w sklepie. Będziemy kupować farbę, barwnik po to, żeby połączyć sufit, który jest biały, ze ścianą, która jest waniliowa, no i jakoś tam oddzielić takim jakimś brązem, czymś ciemniejszym, kawą, coś w tym stylu, żeby było wanilia i podobne kolory. A Marcel ma teraz egzamin, jakieś czy testy w bieganiu, coś w tym stylu. Zobaczymy, jak mu pójdzie. Marcel, jeżeli chodzi o te sprawy, jest słaby. Po prostu. Nie lubił piłki, chociaż chodził na piłkę, ale nie lubił, nie lubi biegać. I tutaj nie liczę, że będą jakieś cudy, ale nie każdy, nie we wszystkim musi być dobry. Spokojnie, nic do mnie nie mów. Bliżej linii biegnij. Tak to, masz bliżej. Oczywiście należy biegać przy linii, jak najbliżej, żeby jak najmniejsze kółko zrobić. Zawsze to parę metrów jest. Teraz tutaj biegną trzy okrążenia, zobaczymy, jak mu pójdzie. Marcel, bliżej boku biegnij! Troszeczkę, jeszcze troszeczkę. A ten kotek sobie smacznie śpi. Nie będzie mu przeszkadzać. A tu ile kotów? Jeden, tam drugi. Skąd brałaś ten brąz? Stąd. Mhm. A nie ma. Dobra, okej, okay, to weźmiemy Śnieżkę. O, może być, nie wiem, orzech średni? Orzech. A, widzisz, orzech jest tu. Orzech ten. Tylko nie wiem, czy ten, czy bardziej jasny. On będzie do wanilii pasować chyba. No dobrze, ale jak zmiksujemy to z białym, to wyjdzie taki... Sraczka. To wygląda sraczkowata. Dokładnie. Kontakty gdzie są? Nie w tamtą stronę. Ja mówiłem ci, że tam. Nie. Nie? Nie. No i co, orzeszku? Dochodzisz się ze mną. Chodź za mną. Poczekaj, tutaj, artykuły elektryczne. O. Tu i po lewo. Ale ty nie. Po swojemu. No dobrze mówiłem. Słucham? No dobrze mówiłem, że tutaj. Tak, no to po co wróciłeś? Za mną. O, no właśnie, taki, że... Tak, taki, żeby było mniej więcej. Bo mam... O, bo mama wzięła, jest taki waniliowy kolor ścian i taki wzięła też tutaj kontakty, ale według mnie się będzie za bardzo zlewać. To powinien być kontrast. Nie udało mi się mamy przekonać, no niestety. Właśnie przed chwilą sobie testowałem funkcję Active Track, która polega na tym, że dron śledzi obiekt właśnie, który wyznaczę. No i słuchaj, no ja tak stoję sobie przed tym dronem, wyznaczam ten obiekt tutaj, czyli siebie, i jadę w tamtą stronę, a dron za mną nie leci. No mówię, co jest grane? A teraz wiesz dlaczego? Dlatego, że z tyłu bluza jest czarna. Prawdopodobnie. A tutaj była żółta i on chciał, po prostu znalazł żółty obiekt, a z tyłu nie wiedziałem, że bluza jest czarna. Ale już sobie poradziłem. I wyszło to tak. Ej, ale zlądowałem! Lądowałeś dobrze, tylko żebyś nogi położył, nie by było. A ty robisz teraz briwipa? Tak. No, robisz to, ale... Briwipa no, robisz? A pokaż. Dzisiaj będę się bawił w kogo? Dzisiaj się będę bawił w hydraulika.
Szukam przewodu, bo woda mi cieknie, nie miałem zapasowego. I właśnie taki jest mi chyba potrzebny. Obiecałem sobie, że będę dronem latać w każdym, no prawie w każdym odcinku. Dzisiaj testowałem, chciałem przelecieć po tymi urządzeniami do ćwiczeń, ale nie dało rady. Dron mi blokował, muszę sprawdzić, czy można odblokować tą funkcję, czyli czy można przelecieć bardzo gdzieś tam nisko, ciasno, pomiędzy różnymi przeszkodami. Przykładowo, to chciałbym sprawdzić. I poleciałem sobie na górę, na wysoko i jeszcze bardzo fajne, zobacz, zrobiłem zdjęcie panoramiczne. Rewelacja, wiesz co dron robił? Widzisz, zobacz, mam drony tyle lat i nie korzystałem z tego w ogóle. Robi zdjęcie i jak mu wcisnę, żeby robił panoramiczne, to on tak, on sam robi tak, do góry, na dół, na bok, tak, tak, przekręca się, sam się przekręca, rozumiesz? Po prostu, a i to samo ma funkcję 360 stopni, czyli może zrobić właśnie zdjęcie 360 i on sam, ja nic nie wciskam, on sam to wszystko montuje, po prostu fantastycznie. I że człowiek, rzecz, ma drony i nie wykorzystuje tego. Ale to się skończyło, obiecuję. Prace hydrauliczne zakończone. Robota zrobiona, bardzo proste było. Tutaj ten przewód, który idzie, doprowadza wodę do toalety. To właśnie on, gdzie on pędł? A, zobacz, on był tutaj powyginany i gdzieś w tym miejscu zrobiła się dziura i uciekała woda. I tak jest pomalowane, tylko że później tą taśmę trzeba będzie zerwać, oczywiście nie będzie tego niebieskiego, tylko będzie połączone wanilia z właśnie z takim brązem. Z jasnym orzechem. Z jasnym orzechem. O! Za mała prędkość według mnie. No to jest straszne! Dobra, a Marcel jest dzisiaj na rolkach. Wczoraj też byłeś. Wczoraj też byłeś? To nie jest było, co się pojechać. Dobra, my do babci idziemy. No to... Na razie. Nie masz szczęki? Jestem lepszym zawodowcem od Miłosza. Co? Jestem lepszym zawodowcem od Miłosza. No. I co, i szczęki nie potrzebujesz? Tak? Zobaczymy, jak stracisz te ładne ząbki. Co będzie? Idziemy sobie tutaj i nagle, nie wiem, to są kawałki pizzy? Gdzieś lecą z góry. To takiego była pizza? No to jest, zobacz, chyba to jest pizza. Nieźle, co? Ktoś marnuje jedzenie bezdomny, to by był zaszczyt. Dawaj rączkę tu. Nie! Weź babcię pod rączkę, babcia taka staruszka. Weź babcię pod rączkę. Uwaga! Słuchaj Damian, bo ty się zajmujesz czyszczeniem też... Poczekaj, coś ci chodzi? Co to jest? Co to było? Słuchaj, przechodziliśmy teraz koło wieżowca. I wyleciały pizze. Ktoś wyrzucił sobie pizzę. A ty wiem, że sprzątasz takie różne rzeczy, zajmujesz się usługami takimi i powiedz mi na ten temat coś, czy to zdarza się tak często? No, że ludzie wyrzucają? Że ludzie coś wyrzucają przez okna. Przez okna. No, oczywiście. Naprawdę? Tak. I jedzenie jakieś takie tak, wyrzucają? Pomidory, ogórki, wszystko leci przez okna, jest no wszystko wyrzucane, wszystko. Naprawdę jest wszystko. Ale to w jakim celu wyrzucają? Czy chcą dać zwierzętom tak, coś? Myślą, że znaczy tak mi się wydaje, no bo ja też nie wiem w jakim celu, bo dla mnie to jest niezrozumiałe. Natomiast takie jest jakby nasze myślenie, że tak, że ludzie wyrzucają to dla zwierząt, nie? Żeby zwierzęta to jadły. Problem w tym, że zwierzęta tego nie jedzą, nie? A nie jedzą tego? No nie, nie. To jest problem, bo później się okazuje, że sprzątaczka idzie i na przykład ma posprzątać butelki, a zbiera na przykład 4 ogórki i 3 pomidory. Tyle i następne obok. A to jest kosz. Nie, to jest dla tych. Nie, to jest kosz. To jest kosz, tak? Weszliśmy, Damian czyta sobie wiadomości różne i co? Kubica który? Ostatni. Czyli co, źle? Co? No. A ja tak, oczywiście to jest sposób żartobliwy, nie chcę Robertowi ubliżać, ale ja bym to powiedział inaczej, że jest w formie. Jego forma jest stabilna, rozumiesz? Niektórzy mają zloty, upadki, a on cały czas na tym samym poziomie. Rozumiesz, Damian? Też trzeba, wiesz, znaleźć zalety. Czyli ostatni znowuż. Zubik, beczka i do beczka. Proszę. Pamiętaj, żeby to zostawić łapkę w górę, nie komentować. A więc zostawcie łapkę w górę, dajcie suba,
I jeżeli chcecie więcej takich openingów, nagrywamy tutaj z Marcelem i z pokoju sprawdzam oczywiście green screena, ale mu się czkawka włączyła. No i nie możemy nagrać. Ale zostawcie łapkę w górę, komentujcie. No i nie zapomnijcie łapki w górę i Marcel. No ale ja taka specjalnie. Marcel. A ja tego specjalnie nie robię. I teraz może coś powiem o śmieciach. To jest temat, na który jestem dosyć mocno przewrażliwiony. I ja, i Kasia bardzo mocno zwracamy na to uwagę, żeby nie śmiecić gdzieś tam w miejscach publicznych. Nawet ja, mając 18 lat, tak może to być śmieszne, ale chodziłem, zdarzyło mi się, no może tam ze 2-3 razy, że po kimś zbierałem, po moich kumplach, którzy wyrzucili śmieci gdzieś przy ulicy, żebym ja po nich zebrał te śmieci. Ostatnio miałem taki przypadek, że jechaliśmy wszyscy w czwórkę na hulajnogach i szła dziewczyna z babcią, dziewczyna około 20 lat mniej więcej, i ja nie mogę uwierzyć, i ma kubek po kawie i ten plastik wyrzuciła. A ja normalnie taki, normalnie sobie, wiesz, idzie i na trawę i poleciał, a ja taki zszykowany wróciłem się po ten plastik. No i dojechałem, ta dziewczyna jakby wyprzedziła babcię, więc do babci się zwróciłem, że to, czy to nie jest wasze, czy to jest wasze. Ona mówi, to nie moje. Ja mówię, no ale wy jesteście razem. Pani jest starsza i pani powinna, no, zwrócić uwagę dziewczynie, tym bardziej, nie? Także ja na przykład na to bardzo zwracam uwagę i w ogóle ciężko mi jest zrozumieć, że ktoś może wyrzucać przez okno, chyba że, nie wiem, no, że wyrzucać jakieś jedzenie. Chyba że jakiś celu, ale tutaj dzisiaj ta pizza to wylądowała na zasadzie takiej, że po prostu wylądowała, bo nie wiem.